Panie prezesie, chciałem spytać o Państwa działalność eksportową. Jaki wpływ na nią miała wojna na Ukrainie? To po pierwsze, na ile te rynki Białorusi, Rosji, Ukrainy były dla Państwa istotne eksportowo? Jeżeli tak, no to faktycznie gdzie szukaliście alternatyw? I myślę, że tutaj też warto spytać jeszcze o jeden aspekt związany z eksportem, o deprecjację złotego, bo widzimy, że dolar jest rekordowo drogi, złotówka jest rekordowo słaba. Oczywiście to ma wpływ na Państwa, na ceny importowane przez Państwa surowców, no ale ja również na te wyniki, które realizujecie na eksporcie. Gdzie Cię celujecie teraz, jakich rynków szukacie, jakby Pan mógł zdradzić? Tak, straciliśmy, eksportowaliśmy do Rosji, eksportowaliśmy też i do Ukrainy. Straciliśmy te rynki, na nie nie sprzedajemy. Co ciekawe, rynek ukraiński się odrodził, kupuje znacznie więcej, nieporównywalnie więcej niż kupował przed wojną. Pewnie jeszcze w tej chwili nie są to porównywalne ilości, jakbyśmy razem złączyli te trzy kraje, ale coraz to większe ilości sprzedajemy na rynek ukraiński. No znacznie trudniej w tej chwili się z Ukrainą handluje ze względu na to, że tylko i wyłącznie możemy sprzedawać na przedpłatach, nie możemy sprzedawać na terminach płatności, tak jak to było kiedyś, ale zawsze jak jest potrzeba, szuka się nowych rynków wyzwań. Nowych rynków, są to nowe wyzwania i jeżeli chodzi o nasze rynki, bardzo dobrze w tej chwili performuje nam cała Europa, Europa Zachodnia. Rewelacyjnie rynek Wielkiej Brytanii, mamy tam też swój biznes i tam odnotowaliśmy bardzo duże wzrosty na naszych produktach markowych z wysp i to w dużym stopniu zrekompensowało nam te utraty, ale też jest problem z marżowością i na te marki, które mamy na wyspach, również podnosimy ceny, natomiast tam jest nieporównywalnie mniejsza, niższa inflacja niż w Polsce. My trochę już mówiliśmy o wpływie pandemii na Państwa biznes. Przypomnę, że sprzedaż słodyczy wtedy rosła rok do roku o 2,7%, mimo obostrzeń, a może z powodu obostrzeń, zmienił się ten profil zakupowy, mniej takich słodyczy, które można nazwać jako grupy słodyczy familijnych i siłą rzeczy bardziej takie produkty bite size, mniej pralin i bombonierek. I pytanie, czy kiedy pandemii już oficjalnie, przynajmniej z nami nie ma, tli się, czy Polacy wrócili do dawnych zwyczajów, czy jednak to, co się zmieniło w pandemii, zostało z nami? Jak Państwo na bazie danych o swoich produktach to widzą? Wspomniałem już w jednym zdaniu na ten temat. Ten rok był dosyć odmienny pewnie od każdego, bo nigdy nie ma podobnych okresów. I mieliśmy wyjątkowo dużo różnego rodzaju spotkań. Często na spotkania rodzinne coś tam się przynosi w prezencie, wiemy doskonale, albo wino, coś mocniejszego. Ale dla dzieci to nie bardzo. Ale dla dzieci, no tak, to zgadza się. I ten obszar, ta kategoria bombonier prezentowych, odbiła się, to jest znaczący wzrost do roku ubiegłego. Ale tak samo produkty, jak produkty impulsowe, bo jak Państwo zauważyliście, nieporównywalnie więcej zaczęliśmy podróżować niż to było wcześniej. Widać to chyba najlepiej po drogach, jak są zakorkowane, a jednak no mimo wszystko gdzieś tam jadąc często też bierzemy jakiś baton impulsowy z sobą, czy coś do napicia i ten obszar, a szczególnie w ostatnim czasie, my jako firma założyliśmy bardzo duży wzrost sprzedaży grześków.
cieszymy się tylko i wyłącznie z tego, ale być może, że to jest spowodowane, że byliśmy dosyć aktywni w tym obszarze, w tym segmencie produktowym. Za chwilę będą kolejne działania. Dostosowując się do potrzeb jak gdyby rynku, postanowiliśmy też rozwinąć naszą markę Jerzyki, żeby nie była tylko i wyłącznie w obszarze ciastek, ale również pralin. Takich pralin, które można zabrać i w drogę, ale również i dać w prezencie, czy na własną konsumpcję z najbliższą rodziną. Panie prezesie, pomimo szerokiego spektrum państwa produktów, to kakao jest jednym z krytycznych dla państwa surowców. A wiem, że produkcja wyrobów z kakao jest obarczona dużym kosztem środowiskowym, chociażby patrz wylesianie czy utrata bioróżnorodności związana z monokulturami pod uprawę kakaowca. Mamy też koszty społeczne, to wybuchające, dosyć często docierające do klienta, do konsumenta europejskiego, te afery związane z handlem niewolniczą pracą czy dzieci na tych obszarach biednych, gdzie uprawiany jest kakaowiec. O to będę pytał. I jednocześnie widzimy, jak bardzo konsument ten europejski, też wspominał Pan, że ta marżowość na tym eksporcie to przyjazna jest, więc na to musicie zwracać uwagę tak naturalnie. Widzimy, że te proekologiczne, prospołeczne działania na konsument europejski na to bardzo mocno jest teraz wyczulony. No i właśnie pytanie, jak w swoich codziennych operacjach walczycie z tego typu patologiami, tak to trzeba po prostu nazwać, i jednocześnie jak współpracuje ze swoimi dostawcami, żeby na te potrzeby zrównoważonego rozwoju odpowiadać. W naszych produktach czekoladowych, w naszym kakale nie ma mowy o tym, żeby był wyzysk, ze względu na to, że jesteśmy partnerem i wspólnie, razem kupując, wspieramy fundusz, który pracuje i buduje rozwój tylko i wyłącznie biznesu i rozwój przemysłu kakaowego, nie wykorzystując w szczególności dzieci, płacąc za ten surowiec godziwe pieniądze też producentom, farmerom. Także myślę, że to jest takie trafne działanie z naszej strony, że jeżeli chcemy prowadzić biznes, bądźmy też w jakiś sposób partnerem dla naszych dostawców. My byśmy tego oczekiwali od sieci, żeby też były takim partnerem dla nas i rozumiały potrzeby producenckie. Kiedy wybuchła pandemia, rozmawialiśmy też o tym w czerwcu zeszłego roku. Bardzo popularne stało się to określenie łańcuchy dostaw, ponieważ właśnie były zrywane i wiele biznesów na tym cierpiało. Oczywiście jakoś przyzwyczailiśmy się do tej tak zwanej nowej normalności, ale widać, że to pozostaje wyzwaniem, bo łańcuchy może zerwać pandemia, mogą zerwać wydarzenia wojenne. Ten aksjomat just in time wydaje się coraz trudniejszy do osiągnięcia. No więc właśnie. No i czy Państwo wprowadzili jakieś znaczące zmiany do tych łańcuchów dostaw, albo zamierzają to zrobić? W wielu obszarach to już jest historia. Nie można już w tej chwili polegać, że będzie just in time. Jest to często niemożliwe, a szczególnie kiedy jest logistyka. Ta logistyka jest często nie lądowa, ale morska. Oprócz tego gigantycznie wzrosły koszty. Niestety, ale trzeba robić troszeczkę większe zapasy. Co za tym idzie, muszą być wyższe środki obrotowe na to, żeby zabezpieczyć środki finansowe na to, żebyśmy mieli surowce i opakowania. I najprawdopodobniej w krótkim okresie czasu nie wróci to do normalności, bo ten łańcuch został dosyć mocno
dosyć mocno zachwiany. Nadal, może w Europie tego tak nie odczuwamy, ale na to też ma wpływ COVID. Oczywiście też i wojna. Zdarza się, że kontrakty, które nawet są nierealizowane. 2-3 tygodnie temu słynny dwutlenek węgla, pewnie panowie też o nim słyszeliście, ceny. Najpierw było zaprzestanie dostaw, a w tej chwili ceny są dużo, dużo wyższe niż były, nawet jeżeli posiadamy kontrakty ze względu na brak możliwości produkcyjnych. Tak to wygląda dzisiaj w tym całym łańcuchu dostaw, którym wszyscy byśmy sobie marzyli, żeby wrócił do tego, co było. Według mojej oceny może to być trudne. Rozmawialiśmy przed wywiadem trochę, że analiza wsteczna zawsze skuteczna, więc teraz chciałem spytać mimo wszystko w tych trudnych czasach o przyszłość. Tak zapytać pozytywnie, jakie perspektywy widzi Pan dla swojego biznesu, perspektywy rozwoju dla swojego biznesu? Co będzie tymi największymi wyzwaniami, a jednocześnie jakie ma Pan plany rozwojowe? Czy podzieli się Pan na tyle, ile tak, komercyjna strona tych planów pozwala? Plany rozwojowe na najbliższe lata mamy i są bardzo jasno określone, sprecyzowane. Za mocno się dzielił nimi nie będę z tego względu, że jak podzielę się to inni mogą nas wyprzedzić. Musieliśmy je troszeczkę w czasie przesunąć z tego względu, że dzisiaj mamy akurat inne wyzwania. To, co mnie też osobiście cieszy, to bardzo duże zaangażowanie naszych dzieci w biznes. Mamy fantastyczny zespół w firmie, który jest z nami od wielu, wielu lat. Także łatwiej zawsze jest przetrwać takie okresy, jeżeli ma się już sprawdzoną kadrę, która zna bardzo dobrze organizację i potrafi się w niej poruszać. Inwestycje trzeba będzie przesunąć, a te, które zostały rozpoczęte, dokończyć, żeby można było ograniczyć koszty. To, co nam w tej chwili pewnie w dużym stopniu też pomogło w funkcjonowaniu, to było oddanie magazynu wysokiego składowania dla napoi i w tej chwili ten magazyn już funkcjonuje, obsługuje. Mogliśmy zamknąć 6 wynajętych magazynów w Polsce. Charakterystyczne, że nie mówi Pan o akwizycjach, a ja właśnie o nie chciałem zapytać. Bo rzeczywiście takie czasy niepewności no, nie kojarzą się z dużymi zakupami rynkowymi, ale z drugiej strony właśnie dzięki temu, że na rynku dzieje się co dzieje, mogą pojawiać się okazje, to znaczy firmy nieosiągalne, jeśli chodzi o ewentualny zakup, przejęcie, mogą być nagle w zasięgu cenowym. Czy Państwo w ogóle biorą pod uwagę takie bardziej agresywne ruchy, czy jest jednak ten włączony tryb przetrwać i to jest najważniejsze? W dużym stopniu, bardzo dużym stopniu w tej chwili w naszej organizacji mówimy o tym, żeby płynąć na niepozburzonym morzu. Natomiast jeżeli trafiłyby się ciekawe okazje, oczywiście na to muszą być fundusze. Myślę, że te okazje zaczną się dopiero trafiać za jakiś rok, półtora, gdzie będzie można coś ciekawego na rynku kupić. Przyszły rok bardzo mocno zweryfikuje ci, którzy będą dobrze przygotowani do kryzysu, ci, którzy będą mieli dobrą płynność, nie będą zbyt mocno zadłużeni, nieporównywalnie lepiej przejdą przez ten czas turbulencji i wtedy mogą wyjść z dużym impetem, takim impetem, który pozwoli pewnie im zrobić znacznie większy krok. Na ten moment nie myśleliśmy o akwizycjach, ale nasza firma przez wiele lat rozwijała się przez rozwój organiczny, a również przez akwizycje i na pewno do tego wrócimy.
No, ponieważ panowie się umówili na kolejną rozmowę za rok, ja chętnie też dołączę, to wtedy zaczniemy od tego pytania za rok. Pan Jan Kolański, prezes Grupy Kolejan, był naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. A rozmawiali Michał Siwek. Dziękuję uprzejmie. I Wojciech Szeląg. Kłaniamy się nisko i do zobaczenia.